Szanowni Państwo, nazywam się Marzena Kręślikowska, jestem Państwa kandydatką w okręgu numer 2 z pozycji numer 1. Sama moje imię mówi o tym, że muszę mieć dużo marzeń. I kolejnym moim marzeniem jest to, ażebyśmy w Jaworznie połączyli wolontariat z przedsiębiorczością. Ażeby wolontariat i przedsiębiorczość była mocno rozwinięta w naszym mieście. Otóż moim pomysłem jest to, ażebyśmy utworzyli Jaworznickie Centrum Wolontariatu i Przedsiębiorczości. Polegałoby to na tym, ażeby wszystkie trzy strony, czyli osoby, które są w potrzebie, osoby, które są chętni do pracy w wolontariacie, a jest ich naprawdę bardzo dużo, gdyż wiem ze względu na to, że pracuję już wiele, wiele lat w wolontariacie i też wiem, że przedsiębiorcy są chętni do współpracy z wolontariuszami. I byłaby to taka platforma, na której by wszystkie te trzy obszary były ze sobą synergicznie powiązane. Polegałoby to na tym, że wolontariusze świadczyliby swoją pracę na rzecz osób w potrzebie, co byłoby wszystko zarejestrowane, a w zamian za to przedsiębiorcy mogliby takie prezenty przedkładać właśnie tym wolontariuszom w postaci na przykład 5% pustów, 10% pustów na swoje usługi, na swoje towary, oczywiście w określonych ilościach, bo byłoby to wiadomo uzależnione od możliwości przedsiębiorców, naszych przedsiębiorców z naszego miasta Jaworzna. I dzięki temu wszystkie strony byłyby synergicznie powiązane i zadowolone. W zamian za to przedsiębiorcy mogliby uzyskać na przykład reklamy na billboardach w różnych miejscach naszego miasta, które by były właśnie pod patronatem prezydenta naszego miasta, czy na różnych ekranach, które mamy w mieście. Więc chciałabym właśnie, żeby dzięki temu też rozwijała się przedsiębiorczość właśnie za pomocą takiej reklamy i w innych mediach. Dlatego jeżeli Państwo uważacie, że jest to bardzo dobry pomysł, to bardzo proszę o głos na moją osobę 7 kwietnia. Dziękuję.